Słuchajcie, żeby dużo nie przeciągać, bo już o 10 oficjalnie pierwszy mecz 5v5, zagra drużyna Spektre i 13 chyba prawdopodobnie przez pierwszy mecz. Witam was wszystkich serdecznie na trzecim pomorskim zlocie airsoftowym. Serdecznie dziękuję za przybycie z Gdańska, Gdyni, Tczewa, Kościerzyny, Kartuz, Bytowa, Lęborka, Słupska, Koszalina, Wejherowa, Rumi, Redy, Warszawy. O kim zapomniałem? Właśnie. O kim jeszcze? Lęborg, tak. Sami widzicie, nasza rodzinka rośnie i to bardzo cieszy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy, bo dla nas to bardzo duży zaszczyt gościć was po raz trzeci. Coraz większą ilość, tak? I to jest, że tak powiem, sygnał na nas, że, dla nas, że wam się to wszystko, co robimy, podoba. Przyjeżdżacie, bierzecie udział, jesteście, integrujemy się, poznajemy się. Jak sami widzicie, że zlot jest inny niż wszystkie inne imprezy. Jest to szereg wydarzeń. Tak to wszystko jest ułożone, żeby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Cena jest, moim zdaniem, niewygórowana. Z tego względu, że mamy dosyć ciekawe wsparcie sponsorskie, o którym zaraz powiemy. Jak widzicie, sponsorzy również przyjeżdżają do nas tutaj na miejsce. Na miejscu możemy powitać Delta Shop ze swoim stanowiskiem, która przeprowadzi dla nas turniej strzelania dynamicznego z nagrodami. Przyjechał w tym roku do nas VSO ze swoim szpejem na pokaz chyba i sprzedaż również. Cytadela, Red Beret, NAMS, PSAT, KSC Strzelnica, Klub Strzelających Inaczej, tak w skrócie, wystawią się dla was i będą do waszej dyspozycji, bo zlot na tym polega, żeby uczestnik, sponsor, ta granica, żeby się zacierała, tak? Uczestnik, sponsor, organizator, nie, żeby nie było tej granicy, żebyśmy się poznawali, żeby łatwiej nam się wszystkim żyło na strzelankach, sponsorom przy sprzedawaniu rzeczy, tak, asortymentu, możecie im się wyżalić, dlaczego tak długo te wysyłki idą, albo dostajecie nie to, co zamówiliście, albo jeszcze coś innego. Oni teraz są do waszej dyspozycji, będą się gęsto tłumaczyć. Możecie ich również chwalić, jak jest za co. Ale ja myślę, że przede wszystkim za to, że są z nami. Warto ich gorąco podziękować, także brawa dla naszych sponsorów, którzy nas odwiedzają osobiście. Słuchajcie, wymienię również tych, którzy wspierają nas nie bezpośrednio, ale pośrednio. Nie mogli z nami być, chociaż bardzo chcieli, a jest tych sponsorów bardzo wielu. A to cieszy, to znaczy, że to co robimy, to co dla was robimy, jakby odbija się pozytywnym echem nie tylko na Pomorzu, ale i w całej Polsce. I tak, Cytadela, Delta Shop, Spet Shop, Amicus, Combat ID, Militaria Łódź, Lok Amicus Lemburg, Red Beret, FPS Max, Miłopraszka, Eshpay, PMC 762, Camo Shop, Osgir, Combat Photo AG, Militarnik Niewino, NAMS, PSAT, Gunfet, Tactical Army, Formosa Stowarzyszenie, PSAT, Magnum Sklep z Lęborka i VSO. Więc lista jest długa i szeroka, a co za tym idzie, tych nagród dla was jest też bardzo dużo. I każdy turniej, każde wydarzenie zlotowe oprócz szpejowiska będzie obfitować w nagrody. I tak, zaczynając od turnieju 5v5, pierwsza drużyna zdobywa nagrody w postaci Glocków od Cytadeli. Druga drużyna szpej od Miwo Praszki. Trzecia drużyna szpej od VSO. Na czwartej nie ma nic. Dla czwartej będzie uścisk dłoni prezesa i myślę, że to jest najfajniejsze. No ja żartuję. Oczywiście dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca takie bardzo fajne, okolicznościowe ringrafy przygotował nasz patron honorowy KRS Formosa. Bardzo zajebiste pamiątki dostaniecie, czyli to będą na pudle. Warto walczyć i grać w tym turnieju. Jest to już nasz drugi turniej. Nie przybyli jeszcze obrońcy tytułu. Mam nadzieję, że się nie spóźnią, nie dadzą ciała i nie oddadzą pierwszego meczu walkowerem. W
każdym razie to jest pierwszy turniej, tak? Drugie wydarzenie zlotowe to jest oczywiście turniej strzelania dynamicznego Delta Shot, który zaczną się, eliminacje zaczną się o godzinie 12, skończą się o godzinie 16. Od godziny 12 do 16 podchodzicie do stoiska Delta Shopu i oddajecie swoje strzały eliminacyjne, tak? Pierwsza dziesiątka, o ile się nie mylę, przejdzie do finałów, które odbędą się w niedzielę od godziny 12 do 13. Jeśli chodzi o turniej 5v5, z racji tego, że mamy trzy grupy, przechodzą do finałów niedzielnych trzy pierwsze miejsca z każdej grupy plus drugie miejsce z najlepszym bilansem punktów dużych i punktów małych. Także warto walczyć jeszcze o to drugie miejsce i przede wszystkim o dobry bilans punktów. Zasad nie będę wam tłumaczył turnieju 5v5, jeżeli ich nie znacie, to macie problem. Są jeszcze, tutaj jest regulamin, sędziowie w zasadzie już nie będą do waszej dyspozycji i nie będą odpowiadać na wasze szczegółowe pytania, na to mieliście czas przed. Chociażby wczoraj albo przedwczoraj. Jak widzicie, ze mną tu jest jakby cała ekipa sędziowska plus organizacyjna. Jeżeli chodzi o kwestie różne zlotowe, to właśnie ci ludzie odpowiedzą na wasze pytania, ale tak, nie w trakcie gry. Na terenie gry podczas 5v5 nie przebywa nikt oprócz drużyn grających, sędziego głównego, ewentualnie bocznego i jeden nasz zlotowy fotograf. Nikt poza nimi nie może się znaleźć na terenie gry. Trzecim wydarzeniem jest szpejowisko. Chyba nie muszę o nim wiele mówić. Zostawiacie szpej, który wam zalega w szafie. Ktoś inny przychodzi, odkupuje, wy macie pieniążki. Kolejnym wydarzeniem już niedługo powinna przyjechać do nas strzelnica Lok Amicus Lemburg w miejscu, gdzie była rok temu. Ci, co nie wiedzą, to się dowiedzą. Będziecie oddawać strzały eliminacyjne z karabinka i pistoletu sportowego. Nagrody to będą puchary ufundowane przez prezesa firmy Amicus. Kolejne wydarzenie, i to jest nowość na trzecim pomorskim zlocie, jest to typowa strzelanka niedzielna, będzie odbywała się w niedzielę. Dynamiczna, krótka, 2,5-godzinna gra na tym samym terenie, gdzie odbywać się będzie turniej 5v5. Podzielimy się na cztery równe zespoły. Każdy zespół będzie zaczynał ze swojego punktu startowego i tam wracał w momencie zgonu, czyli na respa. Będziecie walczyć o towar, który będzie ukryty w balonach napompowanych, tak? Bo tam, jak czytaliście scenariusz, kartele szmuglowały towar przez granicę za pomocą napompowanych balonów, tak? I one teraz będą opadać na terenie gry. Jeżeli taki balon na terenie gry któryś z was znajdzie, natychmiast musi wrócić na swojego respa i człowiekowi, który będzie obsługiwał tego respa, balon przekazać. Przekuwacie balon, w balonie znajdziecie karteczkę z nominałem ilości towaru bądź numerem nagrody. I w ten sposób również będziecie zdobywać jakby punkty dla swojej strony konfliktu i nagrody bezpośrednio po tej grze odbierzecie w szpejowisku. Czy to jest jasne? I tam jest zasada respu rotacyjnego, także możemy, że tak powiem, przyjąć na tej grze nawet i 300 osób, tak? Wchodzi na pole gry z każdej strony, czyli z czterech różnych stron, czterech rogów gry, po 10 osób. W momencie, gdy jest zgon, jeden schodzi, drugi wchodzi. W momencie, gdy znalazłem balon, schodzę na respa, wchodzi ktoś inny, tak? Tak, żeby każdy miał szansę zdobyć ten zagubiony towar, bądź nagrodę. A nagrody są oczywiście indywidualne. Co znajdziecie, to wasze. Jeżeli ktoś ustrzeli balon wam na terenie gry, tak? Bo będziecie na przykład biec z tym balonem, żeby go zabezpieczyć na respie, ale ktoś może wam go odstrzelić, prawda? On pęknie, wypadnie z niego towar. To towar tracicie dla zespołu. Jeżeli wypadnie numer z nagrodą, zabieracie. I do odbioru po grze. Ostatnim wydarzeniem, też nowym na trzecim pomorskim zlocie, jest nocny milsim. Czy ja bym mógł prosić Michała Skórę? Michał? Zapraszam. Michał wam opowie pokrótce, na czym będzie polegała... Albo Gajber. Tak, kogoś z chłopaków od milsima. Jak widzicie,
My nie robimy milsima, bo my się na tym nie znamy. Robią to profesjonaliści. Chcemy, żeby zlot był profesjonalny, dlatego jeżeli czegoś nie potrafimy zrobić, to tego nie robimy, a robią to ci, którzy potrafią. Delta Shot robi tłumnie strzelania dynamicznego, Nurt Troopers nam i Psat robią milsima. Także teraz na chwilę przekazuję mikrofon Gajwerowi. Powie nam trzy słowa o grze i o szkoleniach. Witam, moja ksywka MacGyver, firma Nord Troopers, stowarzyszenie PSAT i NAMS drużyna. Słuchajcie, gra jest, odbyła się w nocy, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, wziąć to pod uwagę. To jest całonocna rozgrywka. To są procedury uproszczone odnośnie procedur wojskowych, które będą obowiązywać na grze. Więc tam mamy medevac, mamy cisara, więc rozpoznanie i przejęcie własny personel na terenie przeciwnika. Duży nacisk stawiamy na zachowanie profesjonalne odnośnie procedur. To znaczy się łączność, medevac i łączność radiowa, medevac i nawigacja terenowa. Więc jeśli ktoś się źle w tym czuje lub ma jakieś pytania, będzie szkolenie, które się odbędzie, to będzie godzinne szkolenie z każdych tych paneli, które się odbędzie po godzinie 16. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do namiotu PSAT, NAMS i tam wszelkich informacji udzielimy. Osoby, które się zapisały, proszę o dostarczenie oświadczenia, które było na stronie, na forum, po to, żebyśmy mogli bezpiecznie się bawić w lesie, żeby nie było żadnych niestansek. Z mojej strony to wszystko, resztę na briefingu, przed, na odprawie, przed wyruszeniem w teren. Dziękuję. Dziękujemy Gajwarowi za streszczenie nam tutaj misyma. Jeżeli będziecie mieli więcej pytań szczegółowych, no to ich namiot jest naprzeciwko i tam się wszystkiego dowiecie, a później już w toku, czyli w centrum operacyjnym misyma. Na samego misima zostaniecie zawiezieni pojazdami militarnych w Niewino. Tak samo również wrócicie tymi pojazdami o godzinie 7 rano tutaj na teren zlotowy. Macie bufor czasowy, jutro gra operacja Cisar zaczyna się o 9, czyli 2 godziny snu i walczymy o nagrody. W misimie oczywiście też pojawią się nagrody. Na pewno drużyna, która wykona najwięcej zadań, o tym zadecydują chyba chłopaki z organizacji misima, również otrzyma jakieś upominki i nagrody. Słuchajcie, nieoficjalnie wiem, że chłopaki z Red Beretu również też coś rozdają. Trzeba by ich poszukać, namierzyć i coś tam może od nich wyciągnąć. Nie ma co przedłużać. Słuchajcie, uważam trzeci pomorski zlot airsoftowy za otwarty. Bawcie się dobrze! Jeszcze jedna na koniec.